Adepci sztuki filmowej zgłębiali jej tajniki podczas warsztatów w ramach Kutnowskiej Akademii Filmowej. Spotkanie poprowadził Arkadiusz Jakubowski, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Będziemy się przyglądać sytuacjom, zjawiskom z różnego punktu widzenia, słuchać spostrzeżeń ludzi z różnym doświadczeniem życiowym, również jakby doświadczeniem, przez które przez lata ludzie zdobywają. Uczestnicy poznawali tajniki filmowej produkcji. W bezpłatnym spotkaniu mógł uczestniczyć każdy powyżej 15 roku życia. Ja chciałbym poznać się z uczestnikami i również gdzieś na bieżąco moderować to, czego oni się spodziewają, w czym mam im pomóc. Oczywiście będziemy podpierać się fragmentami klasycznymi filmów, będziemy rozmawiać o dramaturgii filmowej, ale przede wszystkim interesuje mnie gdzieś środek i jakaś wrażliwość uczestników. Ja jestem wegetarianką, tak niedawno będzie rok. I właśnie zaczęłam od nagrywania o tym moim wegetarianizmie, bo chciałam, by ludzie na przykład ze szkoły czy z klasy, którzy ciągle pytali tam dlaczego, ja różne pytania zadawali, żeby dostali odpowiedź. Już to nagrałam tak dla wszystkich, żeby wiedzieli, żeby już to na szerszą skalę, żeby nie każdemu opowiadać z osobna, tylko żeby tak było, no i od tego się zaczęło. W sumie to tak ciekawe, co się dzieje w tym mieście i można jakoś swoje zainteresowania pogłębić, rozwinąć. Zawsze mnie ciekawiło ten warsztat, jak to się powstają filmy, jak to się zaczyna, jak to się tworzy. Przy projektach gimnazjalnych paru uczestniczyliśmy, akurat filmy robiliśmy, także raczej było fajnie. No i fajna zabawa to jest. Jak się okazuje, w dobie telefonów komórkowych z funkcją kamery każdy może zostać domorosłym filmowcem. Publikacje umożliwiają rozmaite portale społecznościowe. Nagrywam jak tylko mam czas, a jestem w klasie maturalnej, więc nie mam tego czasu dużo. A wiem, że to trzeba się poświęcić jednak temu i myślę, że jak teraz przyjdą te dłuższe wakacje, to będę coś bardziej próbowała. No i oczywiście sprzęt też się liczy. Sprzęt jest ważny, ale zdecydowanie najważniejsza jest pasja. Jeśli ktoś ma jakieś spostrzeżenie, widział jakąś sytuację w autobusie, również będziemy o tym rozmawiać, będziemy gdzieś szukać w kinematografii światowej tak z takich sytuacji rozwiniętych pomysłów na film. Warsztaty będą odbywały się cyklicznie w Kutnowskim Domu Kultury.